Przechodzimy do druku numer 7. Szanowni Państwo, lokalne wydarzenia kulturalne. Mamy trzy stałe i czwarte, które też było stałe, tylko nie miało swojej podmiotowej. Nazywało się Maraton. Nazywało się Maraton. Nastąpiła zmiana na Festyn. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć, to mam zdjęcie, no nie puszczę, bo mam też inne obowiązki. Ale ilość ludzi, no wiem, że niestety wygłosi. Ktoś chce, to podejdę. Proszę rękę do góry. Nie, jest ładne, jest naprawdę. Każdy mógł być i zobaczyć. Ilość ludzi była naprawdę przekraczająca przewidywania organizatora głównego, czyli liceum, i współorganizatora, czyli NASTER. Także dlatego to zamieściliśmy, tak żeby już nie w ramach Dni Dziennicy, bo to i tak się działo, tylko jako osobna impreza, ale przy Dniach Dziennicy, żeby była jasna. Stąd ten podział. Czy są jakieś pytania do tego podziału? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 za, 2 przeciw, 0.